środku morza była wyspa, na której dzieci bawiły się, tańczyły i śpiewały. Wokół wyspy wznosiły się od wieków potężne mury. Pewnego dnia przypłynęli łódkami obcy i zapytali: kto to zbudował? Mury odbierają wam wolność. Zburzcie je! A dzieci usłuchały. Teraz, kiedy ktoś przypływa na wyspę, widzi jej małych mieszkańców, przycupniętych trwożnie na samym środku. Boją się bawić, boją się śpiewać i tańczyć. Boją się, że wpadną do morza. Arcybiskup Fulton Sheen. W ręku różaniec, Pismo Święte też. Dobra szukamy, złu mówimy nie. To my dwa, to tatulki, tulimy się do matulki. Z Maryją świat ratujemy. To my dwa, to tatulki, tulimy się do matulki. Z Maryją świat ratujemy. Drogie dzieci, posłuchajmy fragmentu Ewangelii według świętego Jana. Żydzi rzekli do Pana Jezusa: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Gdyby nie to, że te słowa Pana Jezusa, że to słowa Pana Jezusa, to powiedziałbym, że to niemożliwe. Przecież bez cudu nie da się zbudować prawdziwej budowli w 3 dni. W 3 dni. Księże Marcinie, pamiętam, że kiedyś nam opowiadałeś, że te słowa dotyczą nie jakiegoś budynku, tylko ciała Pana Jezusa i że są zapowiedzią Jego śmierci i zmartwychwstania, tak? Tak. Oboje macie rację. Bez cudu nie można zbudować świątyni w 3 dni. Tak się po prostu nie da. I faktycznie, tu Pan Jezus miał na myśli to, że zostanie zabity, ale po 3 dniach zmartwychwstanie. Na szczęście wszystko kończy się dobrze. Jezus zwyciężył! Tak. Ale powiedzcie mi, czy to znaczy, że w takim razie nasze zachowanie nie ma już żadnego znaczenia? No, powinniśmy być dobrzy, unikać grzechu, to wiem. Ale skoro Jezus zmartwychwstał, to czy aż to takie ważne? No właśnie. Przecież skoro wygrał, to już nie przegra. Tak, to prawda. Skoro wygrał, to przegrać już nie może. I nie przegra. I zawsze będzie zwycięzcą. Ale my możemy mu zadawać ból naszym postępowaniem. Bo przecież on umarł i za moje grzechy, i za wasze. Ja nie chcę, żebym musiał cierpieć. I będę starać się ze wszystkich sił, żeby moje postępowanie go cieszyło. Na pewno będziesz miała wiele okazji do tego. Może warto zacząć od tej świątyni, którą jest wasze ciało. Nasze ciało? Świątynią? Tak, dobrze słyszeliście. Skoro moje ciało jest świątynią, to nie rozumiem czyją. A kto mieszka w waszym ciele? My sami? Tak, ale nie tylko. Nie tylko wy. Odpowiem wam. Kto mieszka w waszym sercu? W sercu. Wiem to, tatulko. Księdzu Marcinowi chodzi o Pana Jezusa. Pamiętasz, jak przygotowywaliśmy się do wczesnej komunii świętej? Dużo się o tym uczyliśmy. No jasne, ale nigdy nie myślałam,
że nasze ciało jest świątynią. Tak, dzieci, jest, bo jest mieszkaniem Pana Boga. Pan Bóg przychodzi w nas zamieszkać. A jak dbacie o tę świątynię? Ja doskonale. Często się myję, ubieram czyste i piękne rzeczy. Szczególnie w niedzielę. Ja chyba też dobrze. Jem tak, żeby moje ciało nie było głodne. Żebym miał siłę do nauki, do zabawy, do wykonywania obowiązków. To piękne przykłady. I myślicie, że zawsze wam to tak dobrze wychodzi? No nie wiem. Jak sobie myślę, braciszku, jak czasem objadasz się słodyczami. Jedna czekoladka, druga czekoladka, wafelek, cukierek i znowu czekoladka. Że potem cię boli brzuch i nie chcesz jeść zdrowych rzeczy. To wygląda mi, że nie do końca. Masz rację. Ale siostrzyczko... Jak czasem idziesz zimą do kościoła w rozpiętej kurtce i bez czapki, żeby wszyscy zauważyli twoją piękną kreację. Patrzcie, wszyscy, jaka jestem piękna. To chyba też nie jest troska o zdrowie i ciało. Oj, dzieci, dzieci, słuchajcie, bez takich złośliwości, bez złośliwości. Pamiętajcie, że to też jest grzech. Ale dobrze, że dostrzegacie to, jak można zburzyć świątynię swojego ciała. Dbajcie o wasze ciała. Ojciec wam zaufał, że będziecie potrafili je szanować. Przecież sam je dla was stworzył. No dobrze. Dobrze. Drogie dzieci, dzisiaj słyszeliśmy o zburzeniu świątyni. Więc zobaczcie. Chcemy zrobić z rolek taki mur, który można budować i budować. Ale świetny. Pamiętacie, ile lat to tatulki? Pan Jezus mówił, że w świątyni budowano tę świątynię? 46! Tak, to dużo czy mało? Dużo, dużo. To już jak ktoś ma 46, to już jest taki stary. O, tak. To chyba tak jak ksiądz, co? To tatulku, ja jeszcze tylu nie mam. Może staro wyglądam. Za dużo włosów nie mam, ale aż tylu lat to jeszcze nie mam. Ale tak budujmy. Właśnie, to tutaj uwaga, budujemy, dobrze. I Pan Jezus mówił, że jak się zburzy tą świątynię, to on w 3 dni może ją odbudować. No i... Ojej, rzeczywiście. No to dalej, szybko, 3 dni. No to dalej. Budujemy. No nie da się tak w 3 dni wszystkiego. To zobaczcie, a jak macie rzeczywiście 46 lat jeszcze przed sobą, to możecie zbudować taki mur i tak ładnie te rolki ozdobić i tak jak prawdziwy, zobaczcie tutaj taki zamek i te mury będą piękne, piękne, aż znowu ktoś wam... Więc właśnie dzieci, zachęcamy was do budowania takiego muru z rolek, a później go możecie właśnie w taki sposób zburzyć i będzie taki efekt wow. Pa, pa! Pa! Jak sobie radzić z lękiem, niepokojem, kiedy jesteśmy jak te dzieci na wyspie, wystraszeni i niepewni? Dziś naszą podpowiedzią będzie 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju, które zapraszają nas do schronienia się pod płaszcz adoracji Najświętszego Sakramentu. Co to takiego te 12 gwiazd? Są to ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu, centra modlitwy o pokój na świecie, miejsca, które mają jednoczyć ludzi na modlitwie i zapraszać ich do większej bliskości z Jezusem. Skąd taki pomysł? Idea utworzenia na całym świecie 12 miejsc modlitwy, wieczystej adoracji, czyli takich miejsc, w których Najświętszy Sakrament nieustannie jest wystawiony i adorowany przez ludzi. I ta idea ma na celu wypraszanie pokoju na świecie.
Jak rozumieć te ołtarze, jak je odczytywać? W te ołtarze zawsze wpisuje się postać Maryi, która jednoczy się z Chrystusem Eucharystycznym. Maryja została nazwana przez świętego Jana Pawła II pierwszą monstrancją, bo przecież to ona nosiła w łonie Jezusa. A także niewiastą Eucharystii. Gdzie odnajdziemy to ołtarze? Jak widzicie, w wielu miejscach na świecie. Palestyna, Kazachstan, Bośnia i Hercegowina, Wybrzeże Kości Słoniowej, Korea Południowa, Rwanda, ale też w Polsce. No dobrze, powiecie mi, nie pokalanów, ale to może dla nas trochę za daleko. To jak jeszcze schronić się pod płaszcz adoracji? Zacznijmy od adoracji Najświętszego Sakramentu w naszych parafiach. Wtedy, kiedy księża zapraszają nas na takie adoracje. Poszukajmy kaplic dziennej adoracji, może w naszej okolicy. Poszukajmy wreszcie kaplic wieczystej adoracji, które są tworzone w różnych miejscach, także w Polsce. Również przez naszą fundację to Tatua. Dziś Pan Jezus nas informuje, że jak zburzymy świątynię, to w 3 dni ją odbuduje. Często robimy wielkie rzeczy naszymi rękoma, przez naszą siłę, ale to wcale nie znaczy, że jest to Panu Bogu miłe. Co jest więc najważniejsze? Powiem Wam to skrycie. Najważniejsze, że Pan Jezus oddał za nas życie. Kochani, dzisiaj, jak słyszeliście w prezentacji, mówiliśmy o monstrancjach. Mamy tutaj też taki przykład monstrancji, którą się chcemy z Wami podzielić. I ten przykład oczywiście ma nas i ma Was też zachęcić do tego, żeby spędzić czas przed monstrancją z prawdziwym ciałem Pana Jezusa. I dlatego Was zapraszamy modlitewnie, żeby znaleźć w tym tygodniu 15 minut, a może 15 minut każdego dnia, na to, żeby pójść do kościoła przed Najświętszy Sakrament i żeby właśnie w takiej bliskości Pana Jezusa spędzić trochę czasu. To trochę może być trudne, bo my musimy znaleźć jeszcze taki kościół, gdzie ma kaplicę albo całodziennej adoracji, albo wieczystej adoracji. Musimy trochę się wywiedzieć, trochę trzeba poszukać. Myślę, że też możemy przed tabernakulum oczywiście spędzić ten czas. Tam też jest Pan Jezus ukryty, pamiętajcie o tym. A jeżeli czasem komuś naprawdę będzie trudno gdzieś dotrzeć do kościoła, to ten moment modlitwy w Waszym kąciku duchowości, modlitwy w pokoju też jest tym czasem przyjętym przez Pana Jezusa, którego Jego serce bardzo potrzebuje. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na ten pomysł na jałmużnę, którą na dzisiaj Wam zostawiamy, na ten tydzień, żebyście z miłością zwrócili uwagę komuś, kto robi coś złego, nawet gdy nie będzie to dla Was łatwe. Oj, to trudne. Jest to na pewno trudne, nawet nie wiem, czy nie jest najtrudniejsze to, żeby zrobić to z miłością. Bo czasem zwracamy uwagę, no i tak różnie z tym zwracaniem uwagi, czasem nam to przychodzi bardzo łatwo. I w tym wszystkim chyba chodzi też o to, żebyśmy pamiętali, że my też nie mamy kogoś skrzywdzić tym sposobem, w jaki zwrócimy uwagę. No, także spróbujcie oczywiście przemodlić też to i może czasem kogoś zapytać, bo to... Rodziców, zawsze pytajcie rodziców. Może być dużo bezpieczniejsze. To bardzo ważne. Powodzenia na ten tydzień. I do zobaczenia. W ostatnim tygodniu. Z Panem Bogiem. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Matka Boża okryje Was płaszczem swojej opieki, abyście każdego dnia żyli pod jej opieką i pod jej płaszczem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
zostańcie z Bogiem.